Już w tym roku rozpoczną się prace nad rozbudową okulistyki Dębickiego Szpitala. Okulistyka to osobny budynek obok oddziału zakaźnego. Ta okulistyka wyrosła z malutkiego kawałka oddziału. Tu jeszcze na trzecim piętrze, który to oddział był dzielony w korytarzu razem z rehabilitacją. Przeniesiony już od kilku dobrych lat do budynku przy oddziale zakaźnym. Samodzielny budynek z osobnymi wejściami i tak dalej. Z niestety jedną salą, i to małą, operacyjną, na której robimy ogromną ilość zabiegów. Ogromną. To jest ilość porównywalna z ilością zabiegów w szpitalu klinicznym. To jest oddział stricte zabiegowy. Tam się nie można przyjść, jak się bije komuś coś do oka. Od tego jest poradnia. Tam jest oddział zabiegowy, w którym robimy zaćmy, witrektomie, zabiegi zagałkowe, jaskry i iniekcje doszklistkowe. Na oddziale okulistyki pracuje 5 lekarzy i 1 dojeżdżający. Brakuje miejsca na przeprowadzanie zabiegów, więc oddział zostanie rozbudowany o blok operacyjny. Na szczęście udało się dzięki staraniom dzisiejszego wójta gminy Dębica, a wtedy wicestarosty Adama Pieniążka, wygrać aplikację do programu Interreg. To jest program międzynarodowy Polska-Ukraina. Kiedyś to była Polska-Białoruś, Ukraina, dzisiaj ze względów politycznych jest to tylko Polska-Ukraina. I razem ze szpitalem w Tarnopolu mamy inwestycje, oni kupują jakieś sprzęty do oddziału okulistycznego, który posiadają, a my budujemy nowy blok operacyjny z 2 salami operacyjnymi, z przewiązką, komunikacją do tamtego oddziału. Będzie to rozbudowa w ramach projektu Poprawa dostępności do opieki okulistycznej w polsko-ukraińskim regionie transgranicznym. W ramach programu Interreg Next Polska Ukraina 2021-2027. Priorytet zdrowie. Oddanie rozbudowanej okulistyki nastąpi na przełomie lat 2025-2026.